Tak, jeżeli uda mi się otworzyć tą łyski paliko, to no, chyba mi się jednak uda. Znów się udało. To chcę zrobić taki właśnie odwieczny dylemat tych, co piją whisky, chociaż twierdzi się, że Szkoci raczej zawsze z wodą, a inni to właśnie różnie. Ale pewnie i ta opinia też nie jest do końca prawdziwa. Czy dodawać trochę wody, taką kroplę wody do whisky, czy pić właśnie bez whisky, czy ewentualnie jeszcze dodawać kostkę lodu. To mogła być trzecia szklanka. I tak. No to już wiemy, torf, sherry, słodowy, jęczmień. 50% alkoholu, więc alkohol się wyczuwa, ale jak na te 50% jest bardzo ładnie zrównoważony. Im dłużej będzie otwarte, tym bardziej będzie się ten torf przebijał przez tą pozycję. No i teraz dajemy do takiej samej whisky, no, trochę za dużo, mogło być mniej. Szczekawka by się taka przydała i taka dokładna miara tego, co potrzeba. No tak, i tutaj tak. Oczywiście znikają tak bogate walory aromatyczne, bo zresztą za dużo wlałem tej wody. No ale łatwość picia jest po prostu zabijająca. To po prostu przechodzi w ogóle jak, chciałbym się powiedzieć, właśnie jak woda przez gardło. Dodam troszkę jeszcze whisky, żeby zmniejszyć tą ilość wody w tym. Tak, już się podniosły się teraz aromaty te torfowe. No ale dalej taka gładkość na języku niesamowita. Bardzo tak wyrównało, spłaszczyło. Nie pozbawiło tego zęba, który ta whisky ma. A jednocześnie niesamowicie ułatwia pijalność tego. To teraz wróćmy na chwilę jeszcze do tej. Jak mam wypić jedną szklankę, to tak, kilka to tak.